Siemanko, sportowe świry, witajcie w mojej kuchni! Zawsze chciałem to powiedzieć. Nigdy nie było stosownej okazji. Nie tak dawno temu zapytałem was w ankiecie, jaki kolejny film chcielibyście obejrzeć. I wygrało gotowanie na karcie graficznej. Ja tu się kurde staram wymyślać jakieś ciekawe, wartościowe rzeczy, żeby coś wam w głowie zostało, a wy nie. Gotuj na karcie graficznej. To jest to, co chcemy oglądać. No, moim zdaniem trochę taki martwy mem, ale no, najwidoczniej dzisiaj zajmiemy się nekromancją. Spoko. Cześć, witajcie, z tej strony z Masło Klarowane i witam was w kolejnym odcinku z cyklu Gotuj ze Stare Pro! Na początku chciałbym tutaj jasno zaznaczyć, że to, co ja dzisiaj robię, jest dość głupie i raczej nie róbcie tego w domu, bo sobie serio możecie uszkodzić sprzęt, no i potem Forest się nie odkopie w naprawach. No. Zapytałem was również na YouTubie, jaka karta waszym zdaniem jest najgorętsza, która by się idealnie nadała do smażenia, i tutaj jako propozycje najczęściej przewijały się GTX 480, no i Radeon R9 290. Oczywiście pierwsza propozycja, GTX 480, oczywiście kultowy układ Fermi. No, ten układ Fermi rzeczywiście jest znany z tego, że na lajcie jest w stanie dobić do 100 stopni. This is fine. No i myślę, że tutaj u nas, zwłaszcza na polskim YouTubie, do tego przyczyniła się kultowa seria Gotuj z GeForce'em, którą w 2010 robił Danielosław 1. Dlatego mistrzu, jeżeli to oglądasz, wiedz, że masz mój dozgonny szacunek. Druga propozycja, czyli Radeon R9 290. Przypuszczam, że to jest po części moja zasługa. Zasługa to raczej, że dobrze. Nie no, moja wina. Przeze mnie uważacie, że R9 290 jest gorący. Dlaczego? Bo nagrałem na ten temat 3 filmy, że to gorąca karta i przez 3 filmy próbowałem ją schłodzić. Finalnie pozbyłem się tego swojego Radeona R9 290. No i jako, że głównie te wszystkie filmy z gotowania skupiały się wokół GTX-a 480, pomyślałem, że zrobimy coś innego, weźmiemy sobie Radeona, tak więc zacząłem szukać Radeona R9 290 i początkowo myślałem w ogóle, że kupimy wersję z chłodzeniem typu blower, czyli wiecie, ta, która ma jedno chłodzenie tylko. Generalnie jest ona jeszcze gorętsza, no i generalnie po chwili brzmi jak Tyler. Zanim przejdziemy do dalszej części, chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy materiał jest sponsorowany przeze mnie, bo z mojej kasy poszedł hajs na tą głupotę. Blower nie podobał mi się z jednego powodu, ponieważ te karty najczęściej nie miały metalowego backplate'u na górze. Mieliśmy po prostu czystą płytkę, tak, PCB. No i generalnie na te styki kładzenie folii aluminiowej, no, raczej by skutkowało, myślę, uszkodzeniem karty. Myślałem nad jakąś folią teflonową czy coś, ale kurde, no jakoś tak cały czas nie byłem za bardzo przekonany do tego, że właśnie nie ma tam backplate'u. Trochę mi się to nie widziało. No i koniec końców szukałem i znalazłem inną ciekawą ofertę, mianowicie znalazłem kartę R9 390. Jest to zasadniczo karta R9 290 z troszeczkę wyższym zegarem i 8 GB pamięci VRAM-u. No i znalazłem ofertę za 400. Widziałem po zdjęciach, że mamy dość duży metalowy backplate. No i generalnie zastanawiałem się, czy jeżeli mamy te 3 wentylatory, czy po prostu karta nie będzie za chłodna. Jakby rozumiecie paradoks, za chłodna karta. Generalnie to nawet jest śmieszna sytuacja, bo napisałem do sprzedawcy wiadomość na zasadzie: siema, chciałbym kupić twoją kartę, bo chcę coś na niej usmażyć, dlatego zastanawiam się, czy nie jest za chłodna, mógłbyś mi powiedzieć, jakie ma temperatury. Zresztą macie tutaj screena, jakby ktoś nie wierzył. Generalnie potem się nawet sprzedający skapnął, że ja to ja, i przysłał nam liścik. No, tak więc mamy tutaj R9 390 w pełnej krasie. Jest to konkretnie wydanie od Asusa. Całkiem konkretne, szczerze mówiąc. Generalnie zamontowałem Radeona R9 390 do naszej obudowy. Jednakże musiałem przełożyć chłodnicę z chłodzenia wodnego, bo troszeczkę mało miejsca
miejsca było na samej karcie graficznej, więc zdecydowałem się, że chłodnicę wyrzucimy do góry. I jak sami możecie zauważyć, celowo poza chłodnicą do chłodzenia nie ma tutaj w obudowie żadnych dodatkowych wentylatorów. Wszystko po to, żebyśmy mieli fajny, cieplutki piekarnik. A oto i nasz cały piekarnik. Zobaczcie, jaki fajny, nawet magnetycznie się szybko otwiera, można sobie zajrzeć. Pewnie ktoś na nim odpali Duma za jakiś czas. Spoko piekarnik, naprawdę. Internet rzeczy naprawdę idzie w coraz lepszym kierunku. Jak słyszycie, nasz piekarniczek już się nieźle rozgrzał. Przypominam, mamy jeden wentylator tutaj u góry i to, co robi hałas, to jest karta graficzna. Teraz ja mówię. Taki jest hałas, to nie jest podbijane. Swoją drogą myślę, że to jest bardzo dobry moment na zostawienie kciuka w górę dla osób, które lubią frytki. Ja lubię osoby, które lubią frytki. I w momencie, gdy nasz piekarnik jest rozgrzany, możemy przystąpić do robienia naszego omleta. A to niech komentuje największy kucharz na polskim YouTubie, czyli Food Emperor. A dzisiaj będzie omlet taki kurde z karty graficznej. Weź se jajka z lodówki, tylko to takie dobre weź, nie takie z marketa, takie od szczęśliwych kur muszą być. Weź fig pada i walnij w te jajco. Otwórz szufladę i widelca bierz do łapy. I teraz to jajko musisz rozbełtać, ale porządnie to zrób. Nie bądź leniwym jak ja zobaczę, że ty źle rozbełtasz to jajko, to ja przyjdę i Linuxa zainstaluję ci na komputrze. Szczypta soli, popieprz to i mieszaj dalej. Weź szyneczkę, pokrój to w kosteczkę i rzuć to do środka. I to gotowe jest. W międzyczasie możemy do naszej brytwanki przelać nasz omlecik, tak żeby sprawdzić, czy przypadkiem brytwanka nam nie przecieka zawczasu. O, pięknie tutaj wszystko. O, będzie omlet de la... Omlet de la mue. Tak, i to będzie wzmocnienie. O, zrobimy to tak. I patrz, 200 IQ tu będzie w tym momencie. Gdzieś, Grzesiu? Patrz. Tak, i damy... Chociaż tak to będzie, kurde, większa izolacja. To też nie wiem, co to się wtedy... O, i teraz... O, teraz to już jest bardziej twarde. Stoi. Nie opada. Kurde, żeby to się nie wylało teraz, bo będzie przypał. Nie, czekaj. Jedną ręką to tak średnio bym powiedział. Okej. Chodź, 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 chodź. Patrz. Zobacz. Zobaczcie, jak się ładnie. Jajuszko tutaj. Dobrze. Pyk. Dobra, już się to ponad godzinę robi. Jest 14:20, myślę, że wystarczy. Okej, okay, tak to wygląda. Troszkę jeszcze płynne jest momentami, ale ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, spód tutaj jest bardzo ciepły. Dobra, trzeba jeść póki ciepłe. O, dobrze, że dałem tą drugą brytwankę, bo byśmy mieli rest in pepperoni z karty. Halo, jajuszko, proszę wyjść. Na kanapurę. Ach, no cóż, no troszeczkę nam wyszło takie bardziej jajko na miękko niż omlet. No ale cóż, no przynajmniej wyszło coś. Prawdopodobnie zbyt duża warstwa izolacji. Może nie wyszło to tak super jak chciałem, ale coś przynajmniej żeśmy zrobili. No to smacznego. Ciekawy jestem, jak smakuje nasz chlebor.
smakuje jak jajko na miękko. Szkoda, że się bardziej nie chciał, bo by było lepsze. A ogólnie ujdzie w tłoku. A wy macie coś do jedzenia, czy tak tylko będziecie patrzeć jak ja jem? No właśnie. Generalnie nie byłem zbyt zadowolony z tego efektu i stwierdziłem, że chyba można zrobić to lepiej. Przygotowałem więc omlet jeszcze raz. I jajka, jajka, ale nie jajka są nam przeznaczone, drodzy państwo. No i co? W sensie... Postanowiłem też zrobić nową brytwankę, a tata zaproponował, żeby warstwę posmarować płynnym silikonem, tak aby lepiej przewodziło ciepło od karty. Jak widzicie, brytwanka miała też bardziej prosty spód, co powinno sprzyjać przewodzeniu ciepła. No i oczywiście, lecąc już totalnie na hardcora, posmarowaliśmy innym silikonem kartę graficzną, tak aby przykleić brytwankę, żeby w efekcie po prostu lepiej przewodziło to wszystko ciepło. No i po tym nie pozostało nam nic innego, jak wlać jajco. Cóż, po 50 minutach padł mi aparat, więc sorry, ale część się nie nagrała, no i jakby musiałem wziąć stary aparat. Szczerze, ku mojemu rozczarowaniu, jajko ścięło się jakby gorzej i było bardziej płynne i cóż, moim skromnym zdaniem nie bardzo nadawało się już do spożycia. Albo jeszcze. No, tak więc jak widzicie, gotowanie na karcie graficznej jest możliwe, ale no, raczej nie powinniście tego robić. Ale tak, no jak widzicie, jest to zjadliwe, trochę się ścina. No, ale być może nam zabrakło paru stopni, żeby być aż tak gorącym jak kultowy GTX 480. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych, mam nadzieję, bardziej normalnych materiałach. Na razie, bajos!